Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was kolejną propozycję obiadową. Makaron al dente, mięso, pasata pomidorowa, odrobina czerwonego wina, a także aromatyczne zioła. To połączenie na wyśmienite i szybkie spaghetti bolognese. Dlatego jeśli jesteście ciekawi tego dania, to zapraszam Was po przepis. Do przygotowania spaghetti będę potrzebować mięsa mielonego wołowego, seler naciowy, marchew, cebulę, paprykę, pasatę pomidorową, bulion, odrobinę wyprawnego czerwonego wina, oczywiście makaronu, oliwy z oliwek, a także przypraw. Czosnku granulowanego, oregano, bazylii, soli oraz pieprzu czarnego mielonego. W pierwszej kolejności zabieram się za przygotowanie warzyw. Tak więc marchew należy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Następnie w drobną kostkę kroję łodygę selera naciowego. Cebulę. I na końcu również w drobną kostkę pokroję paprykę. W patelni rozgrzewam 2 łyżki oliwy z oliwek. Na rozgrzaną oliwę wrzucam wszystkie warzywa i podsmażam, aby się zeszkliły. Oczywiście od czasu do czasu mieszając. Teraz wrzucam mięso i podsmażam. Następnie wlewam wino i podsmażam wszystkie składniki tak długo, aby wino nam odparowało. Na końcu dodam całą pasatę pomidorową, a także bulion i wymieszam. Teraz zmniejszam gaz na minimum i gotuję około 1,5 godziny pod przykryciem. Co jakiś czas oczywiście mieszając. Czas gotowania możecie wydłużyć, jeżeli Wasz sos będzie jeszcze po prostu rzadki. Mięso jest gotowe wtedy, kiedy jest gęste i nie ma nadmiaru wody. U mnie właśnie mięso jest już gotowe, więc na koniec pozostaje mi tylko doprawić do smaku. Po kolei dodaję sól, pieprz czarny mielony, czosnek granulowany, bazylię oraz oregano. Wszystko dokładnie mieszam i gotowe. Na końcu pozostaje nam tylko ugotować makaron. Pyszny i myślę, że dość łatwy pomysł na obiad jest gotowy. Rozpływające się mięso z sosem pomidorowym, z dodatkiem ulubionych ziół, a także tartym parmezanem to istna bomba dla podniebienia.
Ja przyznam, że lubię takie dania, które praktycznie robią się same. Więc jeżeli chcecie sprawić swojej rodzince, a może drugiej połówce, niespodziankę i przygotować romantyczną kolację, to naprawdę bardzo Wam polecam. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z nowymi przepisami. Bardzo ciepło Was pozdrawiam i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!